Teraz wracamy do porannego studia Telewizji Republika. Obok mnie gość, ale nie o polityce mówić będziemy. To znaczy nie o polityce europejskiej, tylko o pewnych zmianach w edukacji, które mogą, ale wcale nie muszą nastąpić. Profesor Krzysztof Konarzewski, były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obok mnie. Dzień dobry, witam pana serdecznie, panie profesorze. W kampanii wyborczej dużo było mowy o tym, że nowy rząd zlikwiduje gimnazja. W tej chwili wydaje się, że jeśli w ogóle do tego dojdzie, to ten moment mocno się oddala. Jak powinniśmy reformować ten szczebel edukacji? Likwidować, zostawić pod pewnymi warunkami? Jaka jest pana opinia w tej kwestii? No, zdecydowanie zostawić i poprawiać tak, jak to robimy od 1999 roku, to od momentu, kiedy te gimnazje zostały utworzone przez rząd AWS-u. W istocie nie ma żadnego powodu, żeby likwidować gimnazja. Nie ma żadnego powodu w samych gimnazjach, bo jest pewien powód. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby stworzyć 4-letnie liceum i temu celowi przeszkadza gimnazjum. No bo gdybyśmy zostawili gimnazjum 3-letnie i 4-letnie liceum dodali, to by się wydłużył okres kształcenia o 1 rok i mielibyśmy 13 lat. W niektórych krajach tak jest, ale to oczywiście pociąga za sobą koszty i nie wiem, czy Polska jest gotowa, żeby takie koszty ponieść. Zresztą nie wiem też, czy młodzież by chciała 13 lat się kształcić. To może skrócić szkołę podstawową na przykład. No do 5 klas skrócić szkołę podstawową pewnie też by były opory. No, krótko mówiąc, wyszło im, że najłatwiej będzie zlikwidować liceum i wrócić do gomułkowskiego systemu 8 plus 4. Ale gimnazjum. Ale i to jest to rozumowanie. To oczywiście nie jest przyznawane otwarcie, bo to ma pewien bardzo niemiły aspekt. Mianowicie to oznacza, że wykształcenie ponad połowy populacji pogarsza się w imię polepszenia wykształcenia mniej niż połowy młodzieży. Dlaczego pogarsza się? No, pogarsza się, bo do tej pory wszyscy dostają 9-letnie kształcenie obowiązkowe, które potem się różnicuje. Natomiast według tego PRL-owskiego systemu no, byłoby tylko 8 lat kształcenia. No to chyba można program 9 lat rozłożyć na 8 lat i kształcić. No nie bardzo, bo w końcu głowy uczniowskie nie są z gumy i nie można w nie wpychać. Ale co było takiego niedobrego w tym systemie 8 plus 4? No właśnie to, że powszechne kształcenie trwało tylko 8 lat i bardzo wcześnie, relatywnie wcześnie, dzieci musiały dokonywać wyboru. My mamy mocny dowód. W 2000 roku po raz pierwszy Polska przeprowadziła badanie PISA, a to był, w tym badaniu biorą udział 15-latkowie i wtedy ta młodzież była podzielona już na różne szczeble. Była w zawodówkach, technikach i liceach ogólnokształcących i wtedy okazało się, że między liceum a zawodówką jest absolutna przepaść. Na przykład w czytaniu, jak pamiętam, wynik licealiści osiągnęli lepszy niż Finlandia, która była pierwsza w rankingu. Natomiast dla tych z zawodówki w ogóle skali nie starczyło. Tam byli dużo gorsi niż najgorszy kraj w tym. No ale z drugiej strony, więc to są te podziały. Ale prawda? Z drugiej strony, brutalnie mówiąc, w bardzo wielu miejscach polskiej gospodarki sytuacja jest taka, że mocno nam brakuje absolwentów szkolnictwa zawodowego, które zostało zrujnowane, a z drugiej strony też nie trudno zauważyć, że wydłużenie czy w ogóle skoncentrowanie się na tym, że bardzo obszerne ma być to kształcenie ogólnokształcące, przepraszam za to powtórzenie, prowadzi potem do masowej produkcji ludzi bez kwalifikacji, bezrobotnych, którzy wiedzą trochę na bardzo dużo różnych rzeczy, ale są kompletnie nieprzygotowani do tego, żeby potem wchodzić na rynek pracy. Nie, tu nie ma konfliktu. Oczywiście ja się zgadzam, że kształcenie zawodowe jest potrzebne i zresztą ono się powolutku odbija po tej zapaści w latach 90., ale absolwent zasadniczej szkoły zawodowej też powinien móc czytać, pisać, uczestniczyć w debacie publicznej, głosować świadomie. To nie to może być pułana fabryka. W takim razie, to jeśli nie likwidować gimnazjów, ale je naprawiać, to co w nich naprawiać? W jaki sposób? No, ja bez przerwy to powtarzam. Trzeba przede wszystkim zmienić stosunek do gimnazjalistów. Z różnych badań wynika, że nie jest prawdą, że gimnazjaliści to jest taka tłuszcza rozwydrzona, która zagraża sobie nawzajem nauczycielowi, porządkowi szkolnemu i że trzeba ich dyscyplinować, robić bramki, kamery.
gimnazjalistów trzeba szanować. Niedawne badania na bardzo dużej próbce pokazały, że gimnazjaliści są szczególnie dotknięci no, takim agresywnym i lekceważącym, niesprawiedliwym traktowaniem ich przez nauczycieli. I moim zdaniem te ich wykroczenia, zresztą są dowody empiryczne, że tak jest, te ich wykroczenia są reakcją na to, że ich się nie szanuje. Gimnazjalista to jest człowiek, który aspiruje do statusu dorosłego. To już nie jest dziecko z podstawówki. Jeżeli nauczyciel krzyczy na niego, wymyśla mu agresywnie, albo szarpie go, albo popycha, to nie tylko go boli, to także jest zamach na jego godność. I to powoduje, że on reaguje dzikim protestem albo jakimiś ukrytymi aktami odwetu. Dlaczego w ostatnim czasie Kościół katolicki włączył się aktywnie w obronę gimnazjów? No, Kościół ma dużo gimnazjów. Jeśli dobrze pamiętam, około 200. Przy czym te gimnazja są bardzo często połączone z liceami, także to jest jednolity sześcioletni okres kształcenia, który jest bardzo atrakcyjny no, dla każdego podmiotu, a dla Kościoła szczególnie, no bo zapewnia katolickie wychowanie i wykształcenie dla wszystkich zainteresowanych rodziców. No i gdyby teraz ten system miał być zrujnowany, to ten dorobek Kościoła poszedł na marne. Mówił profesor Krzysztof Konarzewski, były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wiemy już na pewno, że szybkiej likwidacji gimnazjów nie będzie. Czy będzie w ogóle? No trwają i będą trwały konsultacje. Dziękuję za wizytę w naszym porannym Dziękuję. Programie. Tu Telewizja Republika. Minęło już 8:30. Zapraszam na informacje i na kilka słów o pogodzie na dziś również.